Na Placu Zamkowym rejestracja uczestników gry miejskiej przygotowanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta. Pojawił się bowiem wyraźnie osłabiony partycypator, superbohater czerpiący siłę z pozytywnej energii społecznej. Oczekiwał pomocy od mieszkańców Warszawy. Zadaniem uczestników gry było znalezienie przeciwników partycypatora i wykonanie zadań, dzięki którym uda się pozbyć ich ze stolicy raz na zawsze. Przeciwnicy zostali zwyciężeni, a potrzeba uczestniczenia w konsultacjach społecznych wspieranych przez norweski mechanizm finansowych potwierdzona.